Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych imienia Polaków spod znaku RODŁA od 10 lat wykorzystuje fundusze unijne na poprawę jakości pracy szkoły. W ramach środków pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009-2018 zrealizowano 5 projektów, a kolejne są w fazie przygotowywania. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy projekt Zdam maturę, tylko mi pomóż. Przedsięwzięcie objęło 174 uczniów naszej szkoły. W efekcie realizacji projektu zdobyli oni Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, a także doposażono bazę szkoły w sprzęt multimedialny. Do następnego projektu Pomóż mi osiągnąć sukces przystąpiło 172 uczniów, którzy uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Sfinansowano sprzęt komputerowy oraz wakacyjne staże dla młodzieży. Kolejnym zadaniem w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki był projekt pod tytułem Nowe metody dla ucznia wygody. Objął on 140 uczniów. Dzięki jego realizacji młodzież naszej szkoły uzyskała Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Stworzyliśmy nowoczesne laboratorium językowe oraz wprowadziliśmy dziennik elektroniczny Wulkan. Uczniowie wyjechali także na wakacyjne staże. W 2017 roku w naszej szkole zrealizowano projekt Praktyczne umiejętności w reklamie – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy na zasadach programu Erasmus+, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Przedsięwzięcie stworzyło szansę na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także poprawę stopnia znajomości języka angielskiego. Oznacza to, że w sumie 30 uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy wyjechało na warsztaty do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Nowy zawód na miarę potrzeb to ostatni realizowany przez nas projekt, który był finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Efektem realizacji tego zadania jest wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz powstanie pracowni grafiki komputerowej. Powstało też profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne. W programie uczestniczyli także nauczyciele, którzy mogli podnieść swoje kwalifikacje, kompetencje i umiejętności informatyczne. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło możliwości korzystania ze środków unijnych tym, którzy mając dobry i efektywny projekt mogą uzyskać fundusze na realizację wartościowych przedsięwzięć. Fundusze unijne są szansą na szybki rozwój i sukces szkoły.